To był on. To był on. Gratulujemy serdecznie, panie Grzegorzu, i gratulujemy także filmiku, którego był pan pomysłodawcą i reżyserem. Oczywiście. Jeżeli są państwo ciekawi, na Instagramie Grzegorza Krychowiaka polecamy występ z Szczęsnym, tak? Tak, jest. Tak. I lecimy do Rosji. I lot do Rosji. Krycha daje radę, a poza tym zachowywał się jak prezydent naszego kraju. Wyobrażasz sobie? Rączka, trzymajcie się, pozdrowienia. Słuchajcie, i słuchajcie się osób, trenerów, które mają odpowiednie przeszkolenie. Odpowiednie przeszkolenie ma też Ania Starmach. I Sara Borowik. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie i ponownie dziewczyny, które... Co byście tutaj już na nas upiekły? My pyszny obiad dzisiaj przygotowujemy. W krótkim czasie minęła godzina programu, a my już mamy de facto wszystko gotowe. Ryby. Mówi się, że są trudne, ludzie się jej boją, nie wiedzą w ogóle, jak do ryby podejść. Ja proponuję danie jednogarnkowe, a tak naprawdę jedno blaszane. Wystarczy nam blacha. Dajemy pomidorki, ja akurat dałam szalotkę, oliwki, dwie ryby i w środku zioła, jakie mamy pod ręką. Tam jest rozmaryn, tam jest mięta, tam jest szałwia, cytryna, sól, pieprz, odrobina oliwy i w takiej formie to trafia do piekarnika na 20 minut. To jest dorada? To jest dorada, wyciągamy doradę i mamy gotowy obiad, bo w międzyczasie też się ugotowały, upiekły tak naprawdę pomidorki z oliwkami. Sara, ryby akceptujesz do obiadu, na obiad? Lubię, ale wolę mięso mimo wszystko. No więc dla tych, co lubią mięso... Jak mało wiemy o rybach. Mam niespodziankę. Uwaga, uwaga, uwaga. Odkrywam folię, a pod folią pierś z kaczki. Dlaczego pod folią? No... No, żeby doszła. Tak, bo kaczki, generalnie każdy rodzaj mięsa uwielbia odpoczynek, tak jak ludzie. Lubimy odpoczywać dzięki temu, co się dzieje z mięsem. Jest bardziej miękkie i mniej soków się później z mięsa wylewa. Także po 10 minutach spędzonych w piekarniku, niech to sobie jeszcze kilka minut odpocznie. I już? Taki pomysł. Ale mamy też pierwsze danie, widzę, Aniu, tak? Mamy pierwsze danie i to jest dowód na to, że nawet jak mówimy, że mamy pustą lodówkę i nic w domu nie ma i musimy zamówić pizzę, to w prawie każdym domu znajdzie się cebula. A od cebuli do pysznej zupy cebulowej to są naprawdę trzy kroki, bo wystarczy pokroić cebulę, lekko ją podsmażyć, skarmelizować i następnie dodać białe wino, też przeważnie jakaś butelka albo resztka w domu się znajdzie. I następnie możemy przygotować szybki bulion, zalać cebulę bulionem. I pycha, i gotowa, a do tego, jeśli mamy jeszcze suchy chleb, to grzanka, no i naprawdę delicje, domowe, pyszne obiady. No i jest obiad. No i jest obiad. Mistrzostwo smaku, można powiedzieć.